Ziobro ewidentnie przygotowuje się na to, że gdyby Zjednoczona Prawica przegrała wybory, to żeby przypadkiem opozycja nie za bardzo mogła coś zrobić z prokuraturą, a przynajmniej próbuje, żeby, wiecie, no tak zachować bezpieczeństwo. Kto jak kto, ale Ziobro wie, że prokuratura jest ważna w polityce. Źle to brzmi. Do tego wszystkiego powiem wam o rolnictwie, bo okazuje się być ważne, były dymisje, były powołania, super sprawy. Do tego oczywiście inne rzeczy w polskiej polityce, a dla najbardziej wytrwałych na koniec, no news z kategorii tych ważnych, tych naprawdę najważniejszych, który pokażę wam w jakim kraju żyjemy. Ale bez spoilerowania, zostawcie lajka, zostawcie nam suba, będzie nam bardzo miło, a wy będziecie widzieć nasze filmy. Dziękujemy serdecznie patronom i lećmy do tego podsumowania polskiej polityki z ostatnich dni, bo trochę się stało. Ale zacznijmy sobie od Zbigniewa Ziobry, bo on zwiastuje pewne podejście, które się zaczyna. Mianowicie, Zbigniew Ziobro jest człowiekiem o wielu twarzach. Jest ministrem sprawiedliwości, ale także jest prokuratorem generalnym. To taka, wiecie, funkcja, która została utworzona po to, żeby minister sprawiedliwości miał bardzo duży wpływ na prokuraturę. No i jako, że zbliżają się wybory, no i nie ma pewności, czy PiS je wygra, no to jednak trzeba coś z tym zrobić, bo trochę za dużo tych uprawnień chyba dostał. Więc w imieniu tego, że trzeba poprzerabiać te przepisy i doprecyzować przepisy dotyczące tego właśnie tej funkcji, to wszystkie ważne funkcje i wszystkie ważne rzeczy, które mógł robić, przekazano prokuratorowi krajowemu, czyli na razie zastępcy Ziobry, tak jakby. O jakie kompetencje chodzi? Cytując Dziennik Gazetę Prawną, nie będzie już miał wpływu na powoływanie i odwoływanie szefów prokuratur żadnego szczebla, na delegowanie śledczych czy powoływanie i odwoływanie rzeczników dyscyplinarnych, nie będzie też miał prawa wydawania bezpośrednich poleceń prokuratorom. Więc tak całkiem mocno wycinają kompetencje prokuratorowi generalnemu, który w sumie wróci teraz do tego, że będzie tylko takim bardzo symbolicznym chyba stanowiskiem na wielu poziomach i po prostu będzie sobie dalej ministrem sprawiedliwości i zapytacie, no dobra, no i co z tego, że przekazują? To po prostu opozycja sobie przejmie władzę i sobie zabierze stanowisko. No trochę tak, trochę nie, bo istnieje próba niedopuszczenia do tej sytuacji. Mianowicie na to, żeby móc zmienić tego zastępcę, czy tego prokuratora krajowego, na którego te kompetencje są teraz przekazane, będzie potrzebna zgoda prezydenta. Więc jeśli Andrzej Duda będzie grał w tym obozem, albo opozycji nie uda się jakoś z tej ustawy zmienić, czy cokolwiek, no to może się okazać, że faktycznie Ziobro delikatnie zabetonuje sobie prokuraturę, co byłoby ciekawym zagraniem i trochę rzucałoby inne spojrzenie na to, co opozycja teoretycznie zapowiada, że zrobi, czyli że jeśli wygra wybory, to będzie chciała właśnie, tak wiecie, zdepisować Polskę, odpiśmiennić Polskę, trochę jakbyśmy wtórne analfabety sprowadzali, no ale trudno. W każdym razie oni zapowiadają, nie, że wiecie, przez te 100 dni będą sprzątać po PiSie, że będą rzucać ludzi z instytucji, że będą je czyścić. Właśnie tak naprawdę tym wszystkim ma się też zajmować w dużej części niezależna prokuratura. To Tusk o tym bardzo dużo mówi, że ja tutaj nie będę nikogo skazywał na śmierć ani na więzienie, tylko tutaj wiecie, niezależna prokuratura będzie skazywać na rzeczy, w sensie nie na śmierć na pewno, bo jest nielegalna. Dlatego się nie przywraca. No więc to były te zapowiedzi. I teraz, jeśli faktycznie widać, że Zjednoczona Prawica, Ziobro, próbują robić rzeczy, które mają sprawić, że nie będzie można tak sobie po prostu tą prokuraturą dysponować, tam jej uniezależniać, tudzież uzależnić od siebie, no to opozycja w tej kwestii może mieć jakiś tam problem. Więc zagranie ważne, ale jednocześnie wskazujące na to, że PiS gdzieś tam, no, bierze pod uwagę chociaż, że może przegrać, czyli jest w innej pozycji niż ich wyborcy, którzy są w większości przekonani, że PiS wygra następne wybory. Ciekawe, ale PiS, mimo tego, że bierze pod uwagę, że może przegrać, no to nie chce przegrać. I temu mają służyć zmiany, które robi. Ostatnio gruchnęła informacja, że będzie dymisja ministra rolnictwa, wicepremiera w polskim rządzie, czyli pana Kowalczyk. Pan Kowalczyk wyszedł wtedy i powiedział: absolutnie nie, takiej opcji nie ma, ja tutaj jestem, będę pracował dla Polski i w ogóle o co wam chodzi. Po czym po paru dniach złożył dymisję. Oczywiście nie miejmy złudzeń, złożenie dymisji nie oznacza tego, że składasz dymisję, tylko że ci kazali złożyć dymisję. Szanujmy się. No ale dymisja została złożona. Może tak bezosobowo to wyrażę. Jego zastępcą zostaje Robert Telus. Robert Telus był wcześniej w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest rolnikiem, takim wiecie, z krwi i kości, takim prawdziwym rolnikiem, co pokazuje, że PiS raczej stawia tutaj w tym względzie na takiego człowieka, który może się faktycznie z rolnikami dogadać, który może coś pokazać, bo wiadomo, PiS ma duże problemy na wsiach. Głównie chodzi o zboże z Ukrainy, ale tak naprawdę nie tylko. Duża część rzeczy, które PiS zrobiło, rolnikom się w jakimś stopniu nie podobało. Do tego wszystkiego no nie ma wielu obiecanych rzeczy, takich jak jakieś dopłaty dla rolników, które oni by chcieli, i tak dalej, i tak dalej. Po prostu rolnicy czują się trochę przez ten rząd oszukani na wielu poziomach i to widać, bo to jest jakby, wiecie, taka niby twarda baza odbiorców, do której PiS celuje, ale okazuje się, że no nie jest ona w pełni zadowolona i wydaje się, że może się trochę kruszyć. Więc czas postawić na kogoś, kto jest może trochę mniej polityczną nominacją, a bardziej taką ekspercką nominacją, czy ekspercką, bardziej nominacją, która faktycznie może PiS-owi coś zapewnić wśród elektoratu, a nie, wydaje się przynajmniej, jakąś taką wewnętrzną rozgrywką w PiS-ie o władzę. To pokazuje, jak bardzo ważny jest to obecnie dla PiS-u temat i nie ma co się dziwić. Konfederacja gdzieś tam się panoszy, Agrounia gdzieś tam się panoszy, PSL, no gdzieś tam się panoszy, nazwijmy to. Oni ostatnio trochę w naszej opinii wracają i zyskują punktów, więc aż tak się z nich nie śmiejemy jak normalnie. Chociaż dalej to zabawne. No ale ewidentnie widać, że PiS tutaj w tej kwestii musi coś zrobić i no robi. Mamy właśnie dymisję, mamy zakładanie, ale skoro to jest jakby tworzenie nowego, jakby nowej jakości polskiej polityce rolnej, no to gdzieś indziej trzeba jakości odjąć, nie oszukujmy się. Znaczy nie wiemy, czy odjąć jest dobrym słowem, ale posłuchajcie, bo nie tylko tu nastąpi
zastąpiły roszady. Roszady nastąpiły też na stanowisku ministra cyfryzacji. Przy czym roszady to jest ciekawe stwierdzenie, bo tak naprawdę roszadą jest w ogóle przywrócenie tego ministerstwa, które nie istniało od 2020 roku. No ale okazuje się, że jest znowu potrzebne, bo cyfryzować trzeba rzeczy. Z drugiej strony nasze cyberbezpieczeństwo, jakieś tam cyfryzacja, internet, te sprawy, to są rzeczy, którymi może wypadałoby się zająć, więc może ministerstwo cyfryzacji ma sens. No a skoro może ma sens, no to trzeba wybrać kogoś, kto może też ma sens w tym wszystkim. Bo nowym ministrem w tej kwestii zostaje jej Janusz Cieszyński. To jest człowiek, którego właśnie powołano trochę po to, żeby pokazać, że tutaj nie chodzi o jakiś dziwny wałek, czy przekręcanie pieniędzy. Trzeba było wybrać kogoś po prostu, kto ma zaufanie od ludzi, tak od razu pokaże, że to też nie jest polityczna nominacja, tylko właśnie nominacja ekspercka. Dlatego zapytacie, jakim ekspertem jest pan Cieszyński? Dużym. Ziomek pracował w kancelarii premiera, więc tam można powiedzieć, że jest człowiekiem Morawieckiego, no i mówi, że na przykład zajmował się wdrażaniem e-recept. Tutaj farmaceuci wszystkich narodów, łączcie się pod wspólną egidą e-recepty. No i zajmował się takim departamentem, który powiedzmy w jakimś stopniu faktycznie jest związany z tym, o czym mówimy, więc to super nominacja. Trochę tak. Trochę też jest kwestia tego, że jak pamiętacie sobie, jak była pandemia i kupiliśmy za 200 milionów respiratorów od handlarzy z bronią i jakichś niedziałających maseczek, to okazuje się, że on je kupował, więc to taki połowiczny sukces. Z jednej strony e-recepty, z drugiej strony przewalanie 200 milionów na respiratory od handlarza bronią i niedziałające maseczki w trakcie pandemii, której wszyscy się bali i był dramat. Trzeba jakoś to wyważyć. Na przykład mega lubię e-recepty. No więc takie zmiany następują w PiS-ie, ale tutaj faktycznie uważamy, że z tych dwóch rzeczy ważniejsze jest to rolnictwo, bo to rolnictwo faktycznie jest rzeczą dla PiS-u ważną i może coś zmienić. No, skoro patrzymy na rolnictwo, no to musimy spojrzeć na PSL, który ma ciekawe problemy. Widzicie, PSL, jak wiadomo, dogaduje się z Hołownią. Wiadomo, że oni mieli tą wspólną listę spraw, czyli takie powiedzenie, no będziemy robić wspólne rzeczy, to nie jest koalicja, ale jesteśmy bardzo sobą przytuleni, ale to jest, oni się przytulają, ale tam nie ma miłości na razie, tak to byśmy wyrazili. Aczkolwiek, kiedy wydana została ta lista wspólnych spraw, czyli taki, nie wiem, kredyt hipoteczny, no to poszło już takie, że trzeba zrobić jakieś małżeństwo z rozsądku w tym wszystkim, no i wszyscy zakładali, że to małżeństwo nastąpi. Problem polega na tym, że Szymon Hołownia okazał się być bardzo zaborczym mężem, tudzież żoną w tym wypadku. I zejdźmy już z tej analogii, bo jest strasznie bez sensu. Mówi się o tym w mediach, że Hołownia zażądał wszystkich jedynek na listach, nie? W sensie, że tych, wiecie, pierwszych miejsc, tych najbardziej biorących. Czym no troszeczkę tak pewnie chciał ten PSL, tak wiecie, no wymanewrować i mieć więcej posłów od siebie niż ma PSL. Tak, to jest oczywiste dosyć. No i teraz niedawno gruchnęły znowu informacje, że no oni w ogóle to się pokłócili, bo nie dość, że to jeszcze jak PSL chce 50 na 50, nawet jeśli, to trzeba podzielić okręgi, bo w niektórych okręgach tam nikt od nich nie wejdzie, więc trzeba ustalić, kto bierze te biorące, kto bierze te niebiorące i tak dalej, i tak dalej. Że się pokłócili z końcem rozmów i w ogóle są obrażeni na siebie. Oczywiście te informacje szybko były dementowane przez Zgorzelskiego na Twitterze, no ale wiecie, niesmak pozostał, niesmak pozostał. I też my szczerze, kiedy tak patrzymy na sytuację PSL-u i Hołowni, którzy łączyli się w trochę innych warunkach niż są teraz, to my się nie dziwimy. No bo jak PSL i Hołownia ogłaszali te listy wspólnych spraw i wiecie, w ogóle wcześniej jeszcze są rozmawiali, no to tak naprawdę sytuacja wygląda w ten sposób, że Hołownia miał bardzo duże zasięgi, był bardzo popularny i faktycznie no, przyprowadzał wyborców, a PSL miał masę działaczy. Hołownia z kolei nie miał działaczy, a PSL wyborców. A jako, że żeby wygrać wybory potrzebujesz i działaczy, i wyborców, no to oczywiste, nie? Quick map. Ale jeśli się nad tym stanowicie, to obecna sytuacja wygląda bardziej tak, że PSL ma działaczy cały czas, nie uciekli, i jednocześnie no zaczyna robić rzeczy, i my, tak jak mówimy w tym programie, że tak faktycznie, kurde, gdzieś tam się odbijają od tego dna i chyba znowu, wiecie, tym rzutem na taśmę znowu przekroczą próg o te parę setnych procenta i będzie git. Tymczasem Hołownia tonie, bo on nie ma ani działaczy, a teraz już też nawet nie ma tej takiej popularności. W sensie Hołownia jest strasznie nudno cały czas. Więc w sumie nie zdziwiłoby nas to, że gdyby oni potencjalnie gdzieś tam rozmawiali o koalicji, no to jednak te warunki mogą się zmieniać z czasem. Pytanie, czy Hołownia jest na to mentalnie gotowy. Plus oczywiście w tym wszystkim jeszcze jest cały czas opcja tego, że oni liczą, że będzie jakaś jedna wielka wspólna lista i będą mieli lepszą pozycję negocjacyjną, ale to zostawmy, bo dyskusje o wspólnych listach są jak dyskusje o wspólnych listach, w sensie, że nie mają sensu. To jest jakby, gdybym musiał coś innego do czegoś porównać, to bym porównał do wspólnych list, więc... Co dalej? Załęski był w Warszawie, tu w dużym skrócie, bo nie ma za bardzo co tego analizować. Załęski był w Warszawie, spoko, wygłosił przemówienie i tak dalej. Fajne przemówienia, dostał medal, powiedział, że polski biznes będzie miał takie zasady trochę jak ukraiński biznes w Ukrainie, jak będzie ją trzeba odbudowywać i tak dalej. To jest genialną informacją dla polskiego biznesu, bo wiadomo, że no jakby jakkolwiek źle to nie zabrzmi, to na odbudowanie Ukrainy prawdopodobnie dużo ludzi zarobi, to jest oczywiste. Więc jakby takie pokazanie, że Polska będzie premiowana w tym procesie, jest takie, wiecie, to jest bardzo duża informacja tak naprawdę, to jest bardzo duża informacja. Więc wiecie, z perspektywy Polski super, no Ukraina wiadomo, że potrzebuje wsparcia i tutaj Polska Ukrainę wspiera, więc jakby też jest to zrozumiałe. Fajna wizyta, Andrzej Duda na pewno zdobywa za nią znowu trochę punktów, aczkolwiek Andrzej Duda ogólnie idzie na tym swoim trendzie prezydenta czasów wojny, jakby w Stanach powiedzieli, ogólnie jego pozycja obecna versus pozycja z 2 lata temu jest jakby nieporównywalna, nie? Wszyscy mamy tego świadomość. Pamiętacie Andrzeja Dudę 2 lata temu? No właśnie, a dzisiaj wiecie jak wygląda. Jakościowo duża zmiana. I zanim przejdziemy do tego ostatniego newsa, który wam obiecaliśmy, to jeszcze bardzo szybkie, tylko
zaznaczenie, że temat istnieje, ale bez większego tłumaczenia, bo to jest bez sensu. TK podobno ma się w końcu zebrać i w końcu ma się odbyć, mają się odbyć obrady na temat KPO, które będą wiążące. W sensie obrady na temat polskiego systemu sądownictwa, czy jest legalny, czy nielegalny w związku z konstytucją. To wtedy jak Duda skierował to do konstytucyjnego tego. I tego rozpatrywania nie było, dlatego że nie było większości sędziów, którzy mogliby sprawić, żeby takie zgromadzenie w ogóle było ważne. To wynikało z tego, że istnieje część sędziów w Trybunale Konstytucyjnym, którzy uważają, że Julia Przyłębska siedzi tam nielegalnie, bo siedzi tam jakby już za długo, w takim dużym uproszczeniu. I teraz pojawiają się jakieś informacje, że zostało zwołane to spotkanie i zadziałane zostały rzeczy za kulisami, żeby ono się odbyło. To będzie duży temat, jeśli się wydarzy, ale dla wszystkich tych, którzy narzekali, proszę, padło KPO w filmie. Wiemy, że dawno tego nie było, ale my tu jesteśmy dla prawdziwych i wiem, że prawdziwi się cieszą w tym momencie. Zostawcie po sobie znak, że jesteście prawdziwi czy coś, że jesteście prawdziwkami. Nie wiem, jakby nie wiem, jak to się robi. Po prostu nabijcie nam komentarz dla zasięgu, okej? Okay? Dzięki. Jesteśmy prawdziwymi youtuberami. Dobra, i dla tych, co wytrwali, to tych prawdziwych, co wytrwali, zostawmy to. Ostatni newsik, Solpol. Solpol, ja wiem, że to brzmi jak nazwa przetwórstwa rybnego dla wielu ludzi, ale chodzi o Solidarną Polskę. Aczkolwiek ma to związek z przetwórstwem. Chodzi mianowicie o to, że Solpol wraca do narracji robaki B. Robaki są złe, no bo trzeba je jeść. Znaczy, nie trzeba, ale są złe, bo Unia nas zmusza lewacka do jedzenia ich, w ogóle wszyscy nas zmuszają do jedzenia ich, tylko Solidarna Polska zostaje na ważnym temacie społecznym, jakim jest niemożliwość zmuszania Polaka do jedzenia robaka. No i to w mocnych słowach. Proszę bardzo, Janusz Kowalski. Jak Rafał Trzaskowski chce sobie jeść mazurka z suszonych owadów, ma do tego pełne prawo. My jako konserwatyści, jako Polacy, zdecydowanie wolimy normalne polskie jedzenie, polskie mięso, polski nabiał, polskie mleko. I jak powiedzieli, tak zrobili. Bo oni nie mają nic do tego, że ktoś będzie jadł robaki. Ale oni nie chcą. Więc oni chcą wiedzieć, czy produkt zawiera robaki. Są taką, nie wiem, jak macie te naklejki, nie? Że robione w Polsce, to będzie naklejka robione z robaki. I jakby dzięki temu będziecie wiedzieć, że to jest robak i możecie go nie zjeść. I co do zasady, to się nawet to nie jest jakiś problem specjalny, nie? No bo w sensie spoko, jakby będziesz wiedział, że masz robaki, więc nie możesz sobie dalej kupić, albo nie. Wspominamy, że w ogóle czerwony barwnik jest robiony z robaków często spożywczy, więc jakby to stosunkowo dużo rzeczy dostanie, o których nie wiedzieliście, że są robione z robaków, bo to nie jest, wiecie, mączka ze świerszcza, tak zwana świerszczonka. Znaczy nie, ale to nam się podoba. Teoretycznie git, nie? Można by powiedzieć, że to jest rozwiązanie jakiegoś problemu. Pytanie, czy problem istniał kiedykolwiek? Bo jest też cień szansy na to, że to jest problem, który nigdy nie istniał, jest to wymyślony. Odważna teza, wiemy. No ale no, nam się nigdy nie zdarzyło, żebyśmy szli ulicą, nagle ktoś nam wepchnął robaka do twarzy. W sensie zdarzyło się, jak na przykład idziesz i masz otwartą buzię i ci wpadnie mucha, no ale to w sensie, nie wiem, czy Janusz Kowalski może coś z tym zrobić. Przecież on nienawidzi maseczek. Tym wszystkim oczywiście przebija się też narrację o polskich rolnikach, bo polscy rolnicy, jak już tłumaczyliśmy, są mega ważni, więc trzeba o nich zahaczyć właśnie o tym, że... Nie wiem, bo Janusz Kowalski tłumaczy, że nikt by nie jadł robaków, ale z drugiej strony, że jakby robaki byłyby zagrożeniem dla polskiego rolnictwa, bo nie oramy robaków, a jakby, że w sensie to by w jakiś sposób zastępowało mięso. Nie wiem, jak to ma rozwiązać w ogóle ten problem, w sensie jeśli będzie etykieta, że coś jest z robaków i ludzie będą dalej kupować to, ale będą ograniczać polskie mięso, przy czym w ogóle wszyscy zapominają o interesie polskich hodowców robaków. Polscy hodowcy robaków są strasznie niedoszacowaną grupą, pewnie z ich 5 w Polsce. Chociaż nie, w sumie kiedyś był trend na hodowanie mrówek, nie? No to każdy teoretycznie youtuber jest hodowcą robaków. Więc jakby trochę uważamy, że to jest taka anty-robakowa ustawa, której nie czajemy. No ale coś na pewno wniesie i na pewno przejdzie, na pewno będzie sensowna, będzie super. Także z takich ważniejszych rzeczy to jeszcze to, nie? No bo to wiadomo, o tym nie można zapomnieć. A żeby wiedzieć, co jeszcze ważnego i nieważnego dzieje się w polskiej polityce, zostawcie lajka, zostawcie suba. Będziecie też wiedzieć, co się dzieje w światowej polityce. Tam przeważnie jednak ważne rzeczy. I my serdecznie dziękujemy, że obejrzeliście i byliście z nami. Nasz Instagram do newsików, nasz inny film, bo jest super. Nasz Patronite, bo jest super i też daje nam pieniądze, więc fajna sprawa. I też możecie nam dać pieniądze, jeśli chcecie. A my serdecznie dziękujemy tym, co już nam dają pieniądze. To jest bardzo pomocne i naprawdę pomaga nam robić to, co robimy. A w związku z tym to wszystko, możemy tylko powiedzieć, że staramy się starać dla was. Cześć!